Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Jezus mu odpowiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Faryzeuszom zdawało się, że mają zapewnione miejscówki na uczcie w Królestwie Bożym. Jezus wykorzystuje pytanie jednego z nich do ogłoszenia nam wszystkim zbawiennej prawdy. Zaproszeni są wszyscy i dla każdego jest przygotowane miejsce w niebie. Jednak nie każdy wejdzie do Królestwa Bożego. Nie każdy zasiądzie z Chrystusem przy jednym stole. W ostatniej medytacji powiedzieliśmy sobie, że największą przeszkodą do zbawienia jestem ja sam, nikt inny. Moje oporne serce, uparte przy własnych planach i wyobrażeniach, stanowi jedną z najpoważniejszych przeszkód dla mojego zbawienia. Czasem nie traktuję Boga poważnie, sądząc, że mam jeszcze czas, aby odpowiedzieć na Jego zaproszenie. Teraz mogę zająć się innymi sprawami, a swoje nawrócenie przełożę na późniejszy czas, na starość. Czasami ważniejszy jest dla mnie osąd innych ludzi niż kroczenie za wolą Bożą, wbrew światowym trendom. Wymówek możemy znaleźć całe mnóstwo, począwszy od małżeństwa i rodziny, a skończywszy na interesach, dzięki którym pomnażać możemy własny majątek. Czy znajdziemy w sobie odwagę, aby przewartościować własne życie i nawrócić się do Boga? Nie czekajmy, aż inni odpowiedzą na Boże zaproszenie. Porzućmy to wszystko, co odwodzi nas od Boga, i już dziś zgódźmy się na Jego wolę. Nie budujmy swojego życia na tym świecie, ale żyjmy tak, abyśmy zostali uznani godnymi wejścia na ucztę w niebie.